Cześć, z tej strony Magda z Nasze Podróże Edu.pl. W tym odcinku zapraszamy Was na rejs po Dunaju w Budapeszcie. Zostańcie z nami. Budapeszt to największe miasto Węgier i zarazem stolica. Leży w północnej części Węgier nad Dunajem. Formalnie stolica powstała w 1872 roku z połączenia trzech miast: Budy, Obudy na prawym brzegu Dunaju oraz Pesztu na lewym brzegu Dunaju. Dodatkowo Budapeszt to jedna z najważniejszych stolic w Europie Środkowej, a także jest ósmym miastem pod względem zaludnienia wśród stolic Europy. Budapeszt i Węgry intrygowały nas już od kilku lat. Planowaliśmy tam pojechać, jednak ciągle mieliśmy obawy dotyczące języka, jak to będzie, jak się porozumiemy. Jednak w 2018 roku odważyliśmy się ten pierwszy raz i od tego czasu praktycznie co roku planujemy kilka dni, nawet weekend, nawet dłuższy wyjazd, ale spędzić w Budapeszcie. Po prostu zakochaliśmy się w tym mieście i w okolicy. Budapeszt zdecydowanie polecamy osobom, które lubią zwiedzać. W Budapeszcie znajdziemy wiele ciekawej architektury, wiele zabytków. Znajdziemy również słynne wzgórze Gellerta, z którego rozpościera się przepiękna panorama na wstęgę Dunaju, na okolice, na Peszt. Dodatkowo Zamek Królewski, wzgórze zamkowe. Polecamy również po stronie Pesztu zwiedzić sam gmach parlamentu. Przeurocze, naprawdę tworzące piękny krajobraz są mosty na Dunaju. Dodatkowo wyspa Małgorzaty, która skradła nasze serce. Jest na pewno co robić w Budapeszcie. Polecamy.
Standardowo dziękujemy, że dotrwaliście do samego końca z nami. Jeżeli filmik się podobał, zapraszamy do subskrybowania, do lajkowania i na pewno będzie kolejna część z Budapesztu, z rejsu po Dunaju i nie tylko. Dlatego bądźcie z nami. Cześć!